Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział drugi. Offenbarung, Kapitel 3. Rozdział trzeci już, przepraszam. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się, jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Może dotąd. Bis Vers 6. Das Werk der Reformation war unzweifelhaft ein Werk Gottes. Dzieło reformacji bez wątpienia było dziełem Bożym. Viele wirklich gläubige Menschen haben Rom verlassen. Wiele bardzo wierzących ludzi opuściło system rzymski. Unter großen Verfolgungen. I znaleźli się pod wielkimi prześladowaniami. Viele haben ihr Leben für den Herrn gelassen. Wielu musiało swoje życie położyć dla Pana. Und wir bewundern oft noch heute diesen Mut der Reformatoren. I do dzisiaj jeszcze podziwiamy odwagę reformatorów. Aber im Zuge dieser Entwicklung. Ale w cały ten ciąg wydarzeń w reformacji haben auch viele ungläubige Menschen w przeciągu tego wiele również niewierzących ludzi Schutz gesucht bei weltlichen irdischen Regierungen poszukiwało ochrony wśród światowych i politycznych rządów, ohne dass sie in wirkliche Lebensverbindung zu Christus standen. Nie mając żadnej łączności, żywej łączności z Chrystusem. Sie wurden Protestanten. Stawali się po prostu protestantami. Oder lutherisch, wie man das auch nennen will. Albo luteranami, obojętnie jak to nazwiemy. Sie haben sich vielleicht noch vielfach auf große Namen berufen. Oni może się wielokrotnie powoływali na wielkie imiona, nazwiska. Aber sie selbst hatten keine Verbindung zu Christus. Ale oni sami nie mieli połączenia z Chrystusem. Und weil das so war. I ponieważ to tak było. Weil es leider diese traurige Entwicklung gab. Ponieważ niestety nastąpił taki smutny rozwój wypadków. Musste Herr Jesus sagen, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Musiał Pan Jezus im powiedzieć, że ty masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Wir haben in Sardes nicht so das aktive Böse wie in Thyatira. W przypadku Sardes nie oglądamy takiego aktywnego zła działającego takiego jak na przykład w Tiatyrze. Und doch haben wir ein durchaus verderbtes moralisches System. Ale jednak oglądamy całkowicie zepsuty niemoralny system. Es war eine Form der Gottseligkeit vorhanden. Wprawdzie była zachowana taka forma bogobojności, aber keine wirkliche Kraft. Ale nie było w tym żadnej mocy. Das was die Versammlung hätte sein sollen, durch die empfangene Gnade der Reformation,
To, co zgromadzenie mogło otrzymać poprzez ten dar reformacji, das war sie nicht. Czym miało być, to takim nie było zgromadzenie. Und angesichts eines solchen Zustandes, i w obliczu właśnie takiego stanu, stellt sich der Herr Jesus wieder vor, Pan Jezus ponownie się przedstawia, in all der Segensfülle, w pełni swoich błogosławieństw, die eigentlich durch die Versammlung hätte vermittelt werden sollen, które w zasadzie poprzez zgromadzenie miały być przekazywane, aber nicht vermittelt wurde, ale niestety nie były przekazane. Und das ist in der Vorstellung des Herrn Jesus eine überaus ernste Angelegenheit. I to przez ten sposób, w jaki Pan Jezus się przedstawia, widzimy, że to jest bardzo poważna sprawa. Aber auch eine überaus tröstliche Angelegenheit. Ale również ponad wszelką miarę pocieszająca sytuacja. Wie auch die Entwicklung in der Versammlung ihren Fortgang nimmt. Jaki przebieg wypadków przyjmuje to w zgromadzeniu? Bei dem Herrn sind alle Hilfsmittel zur Verfügung. To wiedzmy, że u Pana są wszelkie środki pomocy do dyspozycji. Um eine Rückkehr und Umkehr zu bewirken, einerseits, aby z jednej strony sprawić, zdziałać ten powrót, und andererseits einer solchen geschilderten Abwärtsentwicklung entgegenzuwirken. A z drugiej strony, aby przeciwdziałać pokazanemu już poprzednio złemu rozwojowi wypadków. Die sieben Geister Gottes, die er hat, te siedem duchów Bożych, które on posiada, zeigt uns die Allgenugsamkeit des Heiligen Geistes für alle Bedürfnisse. Pokazuje, jak wystarczający jest Duch Boży we wszystkich potrzebach. Es sind nicht sieben konkurrierende Geister. To nie jest siedem konkurujących między sobą duchów. Nein, es ist Gott der Heilige Geist. Nie, tutaj jest przedstawiony Bóg, Duch Święty. In all seinen segensreichen Auswirkungen. We wszystkich jego błogosławionych oddziaływaniach. Ich möchte mal eben noch aus der Offenbarung zwei Stellen dazu nehmen. Chciałbym w związku z tym przytoczyć inne dwa miejsca z tej Księgi Objawienia. Kapitel 4, Vers 5. Czwarty rozdział, piąty wiersz. Da wird von sieben Feuerfackeln gesprochen, die vor dem Thron brannten, die sieben Geister Gottes sind. Tutaj mamy mowę o tych siedmiu ognistych pochodniach płonących przed tronem. Auch in Kapitel 5, Vers 6, zweiter Teil. W piątym rozdziale, w szóstym wierszu, w drugiej połowie. Ist die Rede von sieben Hörnern und sieben Augen, die sieben Geister Gottes sind. Mowa jest o siedmiu rogach i siedmiu oczach, to jest o siedmiu duchach Bożych. Und ich meine, es ist auch für uns überaus ermunternd. Ja myślę, że to jest dla nas wszystkich ponad wszelką miarę pocieszające. Das völlig unabhängig von dem jeweiligen Zustand der Versammlung, że to niezależnie od tego obecnego stanu zgromadzenia, die Kraft des Heiligen Geistes ungeschmälert vorhanden bleibt. Dalej pozostaje do dyspozycji nieumniejszona moc Ducha Świętego. Und außerdem die Autorität des Herrn in der Versammlung. A poza tym autorytet Pana w zgromadzeniu. Wir sind also nie entschuldigt. A więc nigdy nie będziemy w niczym usprawiedliwieni. Wenn wir unabhängig von dieser göttlichen Führung handeln. Jeżeli będziemy obok tego Bożego prowadzenia samodzielnie działać. Ich denke gerade noch als eine Parallele an den Propheten Haggai.
Jako równolegle miejsce przypomina mi się teraz prorok Ageusz. Es ist einfach ermunternd, wie der Herr in dunklen Zeiten göttliche Hilfsquellen vorstellt, die nie versagen. Jest to pocieszające, jak Bóg w takich ciemnych czasach daje do dyspozycji takie źródła pomocy, które nigdy nie zawodzą. Da richtet er die Blicke des zurückgekehrten Überrestes aus der babylonischen Gefangenschaft. Tam oglądamy skierowanie tych spojrzeń tej resztki wierzących z Izraela, która wróciła z niewoli babilońskiej. Auf ihre Hilfsquellen. Na ich źródło pomocy. Und die sind alle göttlich. A ono jest boskie. Das sagt der Herr in Kapitel 2. I tam mówi w drugim rozdziale, dass er selbst noch da ist. Pan mówi, że on sam jest dla nich. Und mein Wort. I moje słowo jest z wami. Und mein Geist. I mój duch. Diesen führen dürfen und möchten wir folgen, auch in dunklen Tagen. I tym przywódcom chciejmy, za tymi przywódcami chciejmy podążać również też i w tych ciemnych dniach.